Kilkudziesięciu mieszkańców Puław i mieszkający w naszym mieście Ukraińcy zgromadzili się w sobotę na placu Chopina, by wyrazić swoją solidarność, przyjaźń i wsparcie dla Ukrainy, która od 2 lat zmaga się z agresją ze strony Rosji. Spotykamy się w rocznicę tej tak zwanej pełnoskalowej wojny, napaści zbrodniczej armii Putina na niepodległy europejski kraj. Co prawda ta tak zwana pełnoskalowa wojna to dla nas jest taką najważniejszą cenzurą, natomiast na Ukrainie naprawdę wojna wybuchła w 2014 roku. Od wojny, która była troszkę przez nas niezauważana, co być może rozjuszyło rosyjskiego tyrana do tej niesprowokowanej pełnoskalowej napaści. Spotykamy się po to, żeby wyrazić solidarność z narodem ukraińskim, który poddawany jest okrutnym torturom, który poddawany jest niczym niesprowokowanej zbrodniczej napaści przez obłąkanego rosyjskiego dyktatora. Przyglądając się wojnie na Ukrainie i cały czas mam w pamięci to, co powiedział Putin, kiedy drugi raz wygrał wybory, że jemu się marzy wielka Rosja. Taka jak za Sojuza, a najlepiej sprzed 1914 roku. Patrząc to, jak Europa na to wszystko zareagowała w 2014 roku, można powiedzieć wprost do Europy, do Zachodu, Polacy powiedzieli prawdę, że Putin będzie szedł dalej, ale nikt nas nie słuchał. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć poległych i pomordowanych Ukraińców, którzy w obronie swojej ojczyzny poświęcili życie. To, co miało być krótkotrwałą interwencją, przekształciło się w długotrwały konflikt, który pochłonął wiele istnień ludzkich i spustoszył życie milionów. Wielu Ukraińców zmuszonych zostało do opuszczenia swojego kraju, szukając schronienia w innych państwach, w tym także w Polsce. Puławy stały się azylem dla wielu uchodźców, głównie kobiet i dzieci, które znalazły tu schronienie. Podczas manifestacji organizatorzy z Puławskiego Forum Obywatelskiego kierowali do Ukraińców sąsiadów słowa jedności i wsparcia. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?